Cześć. Tutaj mam następne archiwum, czyli radioodbiornik Marantza pod logiem Superscope. Jak widać, no nie jest on w najlepszym stanie technicznym. Tu widać jakąś rysę. Gałeczki też są takie już mocno zużyte. Ta też ma jakieś rysy. Braki okleiny. A jak są braki okleiny, oznacza to, że będzie trzeba trochę stolarki porobić. Czyli to zedrzeć. Widzicie, też są braki tutaj. To zedrzeć i zrobić nową. R1220. Odbiornik stereofoniczny w zakresie fal długich, pewnie albo średnich i ultrakrótkich. Stworzony pod zamówienie klienta w jakiejś tam serii urządzeń i marka to się nazywa Superscope, czyli Marantz. Łącznik sieciowy nie działa. Wyjście słuchawkowe. Regulator basu, soprano. Głośniki główne i remote to zdalne. Czyli gdzieś tam, powiedzmy, w innym pokoju można było tak zrobić, nie? Że przeszkadzaliśmy małżonce oglądać telewizor, włączało się remote i szło się do sypialni posłuchać muzyki. Oczywiście pętla magnetofonowa, kontur. Bardzo fajne rozwiązanie moim zdaniem tego balansu jest. Lubię takie coś na suwaczku, wtedy widać wizualnie, w którą stronę jest tam przesunięty scena stereofoniczna. Teraz tak, zakres fal modulowanych amplitudowo, częstotliwościowa mono, znowu modulacja częstotliwościowa, ale stereofoniczna, wejście gramofonowe i wejście AUX, czyli takie dodatkowe. Katastrofa, jeżeli chodzi o gałkę głośności. Mała, nie taka. Tu powinien być tuning, a to powinna być regulacja głośności. Taka niewyróżniająca się ta gałeczka jest. Widzimy, że ta gałka jest w strasznym stanie. Jakaś pozadzierana. Jak widać, obudowa naprawdę do renowacji. Ja nawet nie przejmuję tym, bo to wszystko będzie od nowa robione. To jakiś sticker, którego już dawno nie ma. Wejście zewnętrzne, gramofonowe. I ciekawostka, można sobie zrobić wkładkę magnetyczną i ceramiczną. Uziemienie. To uziemienie na widełki bardzo eleganckie, nie ma problemu z takim zaciskiem. Antena niestety tylko 300 ohmowa. Jeżeli chcecie podłączyć antenę na kablu czy przewodzie koncentrycznym, trzeba zastosować transformator impedancji, żeby to dobrze działało. Ground, czyli masa dla modulacji amplitudowej i nie wiem jeszcze jaki zakres ma to radio, bo nie sprawdzałem skali. I oczywiście antena do zakresu AM-ów. Tabliczka znamionowa. Chatsworth, California, USA. Model number R1220. Bierze to 100 W z sieci. Ja tak sobie myślę, że w środku może być nawet jakiś układ scalony w roli końcówki mocy. Ale zobaczymy, jak otworzymy. Pętla magnetofonowa jest zdublowana na gniazdku DIN albo na Synchach. No, tu mamy przewód sieciowy. Przewód sieciowy, widzę, że wtyczka jest potraktowana przez kogoś brutalnie, bo jest wygięty ten bolec. Co tutaj jest? AC outlet same as line voltage unswitched. Czyli mamy tutaj 200 W do podłączenia do jakiegoś odbiornika. Może być to magnetofon, może być to gramofon lub jakieś inne urządzenie, które można tutaj podłączyć. Nie jest to odłączane przełącznikiem sieciowym tego urządzenia. Zobaczcie tutaj, jakie wyrwy. Dużo pracy będzie z tym. Selektor napięć. Selektor napięć jest ustawiony na 220 V. Zaraz sprawdzę, czy jest 240 i przełączę, bo u mnie jest 240 V. Dlaczego napięcie przestawiłem na 240 V? Właśnie z tego powodu. Tutaj
mamy bezpiecznik, należy stosować 1,5 ampera dla napięcia niskiego 110 lub 120 V i 1 amper dla 220-240. Nie pomylcie się z tego względu, że nie będzie to zabezpieczało Wam, jeżeli tu wdacie wyższy bezpiecznik. Produced in Taiwan, Republic of China. Już wiemy, gdzie był wyprodukowany ten radioodbiornik. Czyli w Chinach. Może dlatego to odchodzi. I bardzo fajne gniazdka. To się naciska? Tak, to się naciska. Czyli można włożyć jakieś 2,5 kwadrat. Gołe przewody. Lepiej by było szpilki zastosować. Szpilki takie jak na przykład w moim wskaźniku. To kiedyś była szpilka. No, a to jest klin do blade ramu. Także to jest z miernika jakiegoś tam kiedyś rosyjskiego. Taka ładne zastosowanie tych szpileczki mam. Także taka szpilka mogłaby sobie tutaj wejść. Przewód wyprowadzić na szpilce i bardzo fajna mocowanie głośnika. Ta skrzynka sklejona jest ze sklejki, jak widać. No, sklejka już wyschła. No tu jakiś budapren użyty. O, jakiś tłumiący element. No, jest to do zrobienia, bo to wystarczy. No tylko, że muszę zadbać o te stickery, te naklejki. Właśnie pralka wylewa wodę, więc się nie przejmujcie dźwiękami. Wyciągnąć tę blaszkę tutaj ładnie. Ją też poddać renowacji. No i rozwarstwiające się drewno na sklejce. Zdziwiony jestem tym. Przepalone żarówki są. Wypadło, po prostu wypadło. Tutaj jest urwana końcówka od kondensatora. Ale są tranzystory, co jest dobrą nowiną. Niestety wszystkie kondensatory ceramiczne położone. Jakby, nie wiem, nawałnica przeszła przez las. Aż się boję to włączyć. Żeby zobaczyć, jak wygląda. Przełącznik, selektor do wyczyszczenia, jak widzę. Włącznik sieciowy do naprawy. Da się to naprawić. Wszystkie elementy są, może sprężynka tylko pękła. To jakiś fajny patent na masę, ale niestety zakręcane przewody wszędzie. Tutaj jest podświetlenie pewnie skali albo wskazówki, bo tu jakieś dwa przewody widzę, no to podświetlenie wskazówki. To trzeba by... No, połamane jest i dlatego. No, proszę bardzo, tu jest złamane. I tu jest jakieś uszkodzenie. Jakie wygięte od temperatury. Dobrze. Napięcie na wyjściu mamy 2 V zakres. 2 V zakres bez napięcia na wyjściu. Praktycznie rzecz biorąc, nawet coś nam podświetla wskaźnik do strojenia i zakres FM od 88 do 108. A AM-ów od 540 do 1600, czyli MW. O, jeszcze tutaj widzimy, że problem jest z tą szybką, odklejona jest. Napięcie na wyjściu nie ma, bo tutaj są kondensatory, czyli sugeruje nam to zasilanie niesymetryczne. Tak lubiane w tamtych czasach. Mamy tu żarówki jako stabilizację. Wzmacniacz jest włączony. Trzeszczą potencjometry. Jak mówiłem, ładna dioda do podświetlenia. Na razie nic nie odbieramy. Bo potrzebujemy anteny. Ale zobaczmy sobie na przykład na wyjściu AUX. Działa, bo zwiększa się ilość szumu. Trochę. Potencjometr do zrobienia.
Jensen też. I to. Działa radio. To mnie cieszy, że działa radio, bo nie muszę go stroić. Nawet pokrywa się wszystko. Na kawałku przewodu odbiera. Tylko trochę szumi. Dobra. Wiemy, co trzeba zrobić. To pewnie wyczyścić, to naprawić, tego wyczyścić, to też przy okazji. No i front panel, widzicie. Ktoś coś sobie tu popisał. Jeszcze jedna przykra rzecz. Nie na dużej scenie butek. Sam Quentin, na zakończenie Nocny Kochanek, a na naszej scenie dobitów trójki. Słyszycie pewnie to czyszczenie. Tak sobie rozbieram to urządzenie. Widzicie, to jest do przepolerowania tutaj. Tutaj jest do wyczyszczenia, do naprawy. Rozmawiałem z panem Radkiem, jednym z widzów, przez e-maila na temat renowacji takich starych urządzeń. Podobają się wielkie monster receivery. No mi trochę mniej, no z powodu tych właśnie przewodów plątaniny w środku. Tu widać wyraźnie, jak to jest budowa modułowa i między każdą sekcją są prowadzone przewody w tych starych urządzeniach. No tak kiedyś robiono to urządzenie. Pan Radek mówił, że właśnie chętnie kupiłby taki non-stop receiver, ale problemem dla niego jest to, że są strasznie drogie, a takie, które są przed renowacją, już są wykupione z rynku i renowacja jest zrobiona po łebkach przez tak zwanych specjalistów. Jest na Allegro pewien sklep, nie chcę wymieniać jego nazwy, żeby potem panowie mnie nie oskarżyli o psucie im marki. Nie chodzi mi o pana Jacka, który właśnie oferuje takie urządzenia po renowacji. I powiem wam szczerze, przeglądałem ich ofertę i nie kupiłbym żadnego urządzenia od tych panów. Nie ze względu na cenę, ale ze względu na to, co robią z tymi urządzeniami. Gdzie jest ten śrubokręt? Albowiem tak jak tutaj mieliśmy pokrywę z otworami, widziałem, jak w metalowej obudowie urządzenie zabudowali całkowicie drewnem bez odpolów wentylacyjnych i to jeszcze w koszmarnym kolorze. Na przykład to jest jeden z przykładów. Jak zajrzycie do tego sklepu, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Prowadzenie tej linki tutaj jest proste, ale tak czy siak wezmę sobie plastrem, przykleję to. Bo zdejmując front panel i tą gałkę, muszę niestety zdjąć też linkę. Na dole mamy też ostrzeżenie przed porażeniem. Muszę to odkręcić, bo widać, że tu jest też do umycia wszystko poklejone. Także myślę, że rozbiorę wszystkie elementy. Zrobię sobie trochę zdjęć. Sprawdzę, czy mam gdzieś schemat do tego. A podejrzewam, że nie, bo to takie customowe rozwiązania rzadko są udostępniane. Widać, że nikt nie zaglądał dawno tutaj, bo mnóstwo kurzu. I po umyciu wyczyścimy niezbędne elementy. Mi się dobrze czyści, jak mam wszystko wyjęte ze wzmacniacza. Nie mam pojęcia, czy ta substancja jest tutaj oryginalnie, ale jest niestety strasznie brudząca. Przyznaję szczerze, że ten asfalt izopropanolem nie chciał zejść. Nie wiem, co w tym jest. Widzę jakieś węglowodory, CH. To jest naprawdę fatalne. Nie wiem, czy... Nie no, od nowego nie zrobię, bo to zachowajmy oryginalność, ale gdzie trzeba nieco tu pogrzać, żeby to wyprostować. No i co? Żarówki mocno grzeją, więc może wykleić to ekranem jakimś. Jak widzicie, to jest niestety potopione już. No i Marantz nie przewidział wymiany tej żarówki.
od stereo, po prostu zakleił. Drugim problemem jest to, że śruby mocujące ten plastik są pod skalą, a nie chcę skali odrywać, żeby nie zerwać farby. Pomógł zabójca etykiet, więc dobrze, mam możliwość rozłożenia tego. I tak się można zastanawiać, po co ja to wszystko rozmontowałem. No tak, po pierwsze do umycia, drugie zabezpieczyłem takie wypryski rdzy. A no, na przykład tutaj też. A po trzecie, no, żeby wyjąć kondensatory do pomiaru, to muszę niestety pozdejmować płytki drukowane. Tak? Zanim nie zabierzemy się za ten radioodbiornik, zobaczmy, jakie on prezentuje parametry, co można z niego wykorzystać, wycisnąć. Moc namionowa, ciągła, uśredniona przy obciążeniu obu kanałów, to jest 10 W. Pasmo mocy to jest 40 Hz do 20 kHz. Zniekształcenia całkowite, harmoniczne 1%. Obciążenie 8-ohmowe. I wyjaśnieniem tych parametrów są te kompensatory. Tego, tego i tego. Zniekształcenia intermodulacyjne poniżej 3,1% przy mocy nominalnej z obciążeniem 8-ohmowym. Damping factor, czyli to jest współczynnik tłumienia, słaby jest zazwyczaj w wzmacniaczach lampowych oraz w wzmacniaczach, których wyjście obciążone jest kondensatorem. I widzimy tutaj 30, więcej niż 30 przy 8-ohmowym obciążeniu. Szum i brumienie 0,8 mV. Separacja kanałów 63 dB przy 1 kHz. I impedancja wejściowa 47 kilo i 100 kiloohmów. Tutaj mamy parametry sekcji FM, czyli tego odbiornika radiowego. Też widać, że nie jest to rewelacyjny radioodbiornik. Już nie będę wszystkich czytał, żeby nie wydłużać filmu bez sensu. Także to wszystko, co tutaj jest, możecie sobie przeczytać, rzucić okiem i zapoznać się z tym. Rozmontowałem cały radioodbiornik bez tego schematu, ale dobrze, że chociaż mamy taki schemacik tutaj na te kółko z linką. Mimo, że sobie zdjęcia porobiłem, to takie schematy są przydatne. No i oczywiście procedura strojenia radioodbiornika. Nigdzie nie ma oczywiście informacji o ustawieniu prądu spoczynkowego, bo jak się przyjrzymy schematowi, to nie mamy takiej regulacji. Wspomniana żarówka, kondensator wyjściowy, no i tranzystory mocy. W układzie tutaj mamy driver, prąd spoczynkowy mamy ustalany tutaj, na stałe, na sztywno i wzmacniacz wstępny. Bardzo prosty wzmacniacz. Przezmacniacz gramofonowy, o czym wspomniałem, jest na układach scalonych, czyli w pętli sprzężenia zwrotnego mamy jak zwykle korekcję RIAA, regulator barwy dźwięku, typowy James, z tego co widzę, wzmacniacz wstępny, wtórnik emiterowy, dokładnie dopasowujący impedancję pochodzącą tutaj wejściową z regulatora głośności. Wiecie, on jak suwak jest do masy zwarty albo na balansie, no to wtedy mamy inną impedancję wejściową, aniżeli jak mamy przy końcówce, do której sygnał dochodzi. Ale to już tam mniejsze od szczegóły. Film był o tym, o regulatorze głośności u mnie na kanale, więc zapraszam. Regulator to jest właśnie ta sieć Baxandall, z tego co widzę, tak pobieżnie patrzę, tylko nie przyglądam się w szczegółach. I ona jest wsadzona w ujemną pętlę sprzężenia do tego tranzystora. Tak, tu z kolektora sygnał z powrotem na bazę wprowadzony, tak. Teraz mamy przełącznik, tu jeszcze muszę wytrzeć. Mamy przełącznik, czy tam włącznik sieciowy, ale tak naprawdę to włącznik sieciowy to jest ta sekcja tylko. A tutaj jest nam taka sekcja informująca o tym, że wzmacniacz jest wyłączany, żeby nam nie pukało w głośnikach być może. Po czym to wnioskuję? No po pierwsze, te przewody nie idą do zasilania, tylko te, a idą one tutaj w
innym kierunku. To jest ten z tym kondensatorem antyzakłóceniowym i tutaj mamy ten przełącznik z tymi przewodami, czyli jak jest wciśnięty, to nam zwiera te przewody ONQP. Znaczy wyjścia ze wzmacniacza, nie? Tutaj N na przykład jest zwierany z O. O jest tutaj. To idzie sobie przez złączkę słuchawkową. Tam są styki w środku w tych słuchawkach. Więc jak nam styki nawalą, no to nie ma sygnału na złączach głośnikowych. No i to idzie sobie tutaj na przełącznik głośników i z powrotem na wyjścia głośnikowe. Czyli tak naprawdę tę przerwę tutaj łączy nam ten przełącznik. Wykonawcy tego urządzenia niestety wszystko lepią na klej. Tu przewodzik na klej, tu kondensator na klej. Także no tutaj też gdzieś widziałem jakiś wyprysk wielki kleju na którejś, o tu, przy tych żarówkach. Całe szczęście przeciwzakłóceniowy jest w porządku. Więc nie będę go wymieniał, tylko muszę mu wymienić te koszulki termokurczliwe. Bo jak widzicie, to było owinięte wokół tego tutaj i normalnie dostawałem nerwów, żeby to wylutować. Nie wiem, po co oni to tak zakręcili. Omotali wokół tego zaczepu. Brat zostawił mi psa do opieki. Tęskni za nim i ciągle piszczy. Dlatego siedzi razem z Conchitą razem u mnie w warsztacie, ale dobra. Tutaj mamy nity, a to coś to jest mikroprzełącznik. Tak jak mówiłem, w środku jest switch Omrona. Udało się to rozkleić bez zniszczenia, a w środku widać, że niestety styk już wymaga czyszczenia. Ładnie się je czyści. Jeden etap za mną. No i styki w środku do czyszczenia. Niewiele tam widać, ale na pewno są. Jeden element za mną. Tak, szczerze powiedziawszy, to godzinę to robiłem. A musiałem znaleźć śruby. Musiałem pomyśleć nad tym, jak czym to skleić tutaj, żeby ta pokrywka się tam trzymała. Przy okazji musiałem wyczyścić ten. Potem założyć, polutować. I chodzi. Miałem nadzieję, że nie będę musiał tego rozbierać. Ja nie wiem, jak wam to pokazać, ale tam po prostu jest brud w środku, więc muszę niestety to rozebrać. Następne przełączniki, tu widzę jakieś przewody, pewnie do głośników dodatkowe. No i trochę jakiejś mazi tutaj. Powiem wam szczerze, że tego typu przełączniki nie cierpię robić. Można zdjąć, po prostu rozkręcić go i te blaszki czyścić z przylutowanymi przewodami, ale zawsze może się któryś tam urwać. Poza tym, no to akurat ten przełącznik, nie no, jest połączony, także no będzie trzeba tutaj troszeczkę się nagimnastykować, żeby to ładnie porobić. No nie chcę tego ciąć ani rozlutowywać. No, żeby tak faktycznie rozlutować porządnie, to trzeba sobie poopisywać wszystkie te przewodziki, rozrysować na kartce. Albo też zaufać, że jesteśmy w stanie po analizie tego schematu zastosować odpowiednie przewody w odpowiednich miejscach. Ja wybieram opcję, może ten przewód, a nie, ja wybieram opcję taką, że będę go czyścił tylko po rozkręceniu. Dystanse sobie założyłem w kolejności, żeby czegoś tam nie pomylić. Wyczyszczony, przesmarowany, zmontowany. No i okazało się, że ten bolec mocujący też odwrotnie zrobiłem. Teraz jest dobrze. Obejrzałem sobie, z której strony to było, czyli od tych przewodów. To dobrze zrobić sobie fotografię, nie? Wczoraj się 4 razy żegnałem z tym amplitunerem. Taki syndrom, a jeszcze to zrobię, a jeszcze to zrobię, a to, albo tamto zrobię. Żarówki muszę kupić. To są 8-woltowe, 25 mA, nie, 250 mA. Dobrze widzę? Tak, 0,25 A. Dwie miałem,
Ale resztę też by trzeba wymienić. No to są piekielnie drogie żarówki. Jak na żarówkę oczywiście. Dobrze, dzisiaj zacznę może od 100 metrów głośności. Zajmiemy się tym draniem. Jak widzicie, na przewodach sobie wisi. Jedno połączenie trzeba usunąć, tutaj to, inaczej nie będę mógł rozłożyć na boki tego potencjometru. A jak widzicie, masa jest tak ładnie złączona. Nóżka wygięta. No nie wiem, co powiedzieć na temat niektórych prac w tym, jakości prac w tym amplitunerze, bo są rzeczy, które są zrobione fajnie, a są rzeczy, które są zrobione takie, wiecie, naklej. Jakby w tamtych czasach był już znany termoklej, ten sztyfcie, to pewnie Chińczyk zrobiłby wszystko na, czy tam Tajwańczyk zrobiłby wszystko na tym kleju. Tu by pewnie przylutował to. No. Szkoda słów. Jak myślę, ktoś tutaj psikał z tego względu, że jest taka ciecz pod blaszką, która tutaj zabezpieczała nam ośkę. No to oznacza, że może być wypukany smar. Dla ciekawych pokazuję stan styków, ślizgaczy. No tu jeszcze muszę to zdjąć, żeby to wyczyścić. Potencjometr bardzo ładnie wyczyszczony. Jeden i drugi element. Tutaj także. I teraz trzeba to zakonserwować. Używam generatora i oscyloskopu, żeby sprawdzić ten potencjometr. Jak widzicie, troszeczkę jeszcze wymaga czyszczenia. A teraz trzeba ustawić współbieżność. Do ustalenia tego stanu początkowego użyję też generatora i oscyloskopu. Przygotowuję sobie wszystko. Mały bałagan mi się zrobił na stole, ale jeszcze to ogarniam. Potencjometr złożony, ustawiony, polutowany. Teraz suwakowy. No i tak się prezentuje wnętrze pana suwaka. Też był psikany. Mamy nawet korozję. Na tę blaszkę teraz po wyczyszczeniu można nanieść. Za to zaginanie końcówek powinna być kara. Na przykład taka jak w Monty Pythonie z czarownicą. Bo ja wiem, że to jest łatwe do wlutowania wtedy, jak mamy pozaginane końcówki, to łatwiej jest wlutować taki potencjometr, no ale serwis to jest koszmar wtedy. Tutaj trzeba te nóżki podginać. Nie zawsze się one dadzą odgiąć, czasami się łamią. Także no nie lubię tego, nie lubię. Zwłaszcza na przełącznikach, bo tu mam jeszcze bardziej kruche te nóżki. Tak wygląda jeden z tych potencjometrów w środku. Na całe szczęście udało się to doczyścić i nie ma już problemu z tymi wychwitami, co tutaj były. Potencjometr od Soprano w podobnej kondycji. Wskaźnik niestety też trzeba było lekko skorygować siłę, żeby wskazówka swobodnie wracała, bo była w zewnętrznych pozycjach. I zobaczcie jeszcze to. Niestety, bieg. Sądzę, że powodem tego wykruszenia się tam była ta żarówka. Ona po prostu grzeje tutaj, obudowa się nawet odkształciła. Normalnie mam syndrom jeszcze jednej planszy. Taki graczowy zwrot. Znalazłem. Gdzieś tam w środku były. Tutaj ten był w tym miejscu. Więc musiałem to jakoś wzmocnić, pokleić się. Także będzie dobrze. Jeszcze tu muszę pouzupełniać te drobiazgi, żeby to było w miarę takie równe i to troszeczkę naprostować. Teraz po sklejeniu trzeba to dopasować i się okazuje, że niestety te uchwyty są bardziej wąsko zrobione, aniżeli śruby dostępne. Może się wstąpiło całe. Nie wiem. Muszę użyć dremela, żeby sobie ładnie wypiłować miejsce na mocowanie, tutaj po prostu ścinając tę ściankę.
Można powiedzieć, że dorobiony jest dobrze ten otworek tutaj wyfrezowany. Lepiej to siedzi niż siedziało. A tutaj chyba po prostu zalepię to taśmą, żeby światło się nie rozpraszało. Tak zmieniłem nieco koncepcję tutaj zamiast tych taśmy, która tam się błyszczy, tej tutaj srebrnej, użyłem, no za wyjątkiem tu jednej rzeczy, użyłem farby do tłumików. To jest taka srebrna farba, wysokotemperaturowa, więc myślę, że spełni swoje zadanie. Regulator barwy dźwięku 4,7 mikrofarada na 25 V. No ESR na pewno jest za duży. Powinien być poniżej 3, ale zobaczymy, ile to jest pojemności za dużo. To jest tylko 6% więcej, więc możemy przymknąć oko, bo to jest regulator barwy dźwięku. Zaraz jeszcze zobaczę, co to jest za kondensator po schemacie. A okazuje się, że regulator barwy tonu nie ma w ogóle oznaczonych elementów na płytce. Ale po tym połączeniu tutaj to idzie z tego punktu ten kondensator. Myślę, że jest to kondensator jeden z wejściowych, gdzie my mamy ten regulator barwy tonu. Albo wyjściowych. JE04 tutaj, tak, to jest ten kondensator 4,7 na wyjściu. Może taki zostać. Skupię się na kondensatorach, które mają mieć większe znaczenie niż te kondensatory wyjściowe. Tu mamy odsprzęganie lokalne, czyli po prostu tak jak w lampach na katodzie mamy rezystor. To samo znaczenie ma on tutaj, czyli odsprzęganie lokalne dla niskiej częstotliwości, więc ten jest ważny. Ten też może być ważny i ten też może być ważny, więc te dwa na pewno sprawdzę. Ten tutaj to jest tylko kondensator separujący bak sandala od reszty, od emitera, na którym mamy napięcie. Po prostu separuje potencjały. Korekcja barwy dźwięku, 1 mikro na 50 V, perfekto. To jest 47 mikro na 10 V, ten ESR jest w porządku. Mój drugi telefon Nokia się, że tak powiem, zestarzał, bateria mu się zestarzała już tak mocno, że chciałem policzyć na nim zwyżkę pojemności. Dotknąłem go i zablokował się tak, że 15 minut go musiałem odlokowywać. Tak mi się dzieje niestety z tym telefonem, słaba bateria już jest. Dobrze, mamy kolejny kondensator, jest ok, nie ma co rozpaczać. W preampie było dobrze, sprawdzimy sobie w końcówce mocy. W sprawie prywatnego telefonu mogę Wam powiedzieć, że rzadko go odbieram, zapominam jego istnieniu. Z tego względu, że no, w ogóle rzadko używam telefonu. Zaraz Wam dokończę 100 mikro na 25 V. I ESR jest za duży. Nie, ESR jest w porządku, ale pojemność jest za duża i to dosyć mocno. No i mówiłem się kiedyś z kimś na to, że mi przywiózł odtwarzacz. Telefon mi padł, nawet nie miałem pojęcia, że mi padł. I około 3 godziny zorientowałem się, jak wróciłem ze spaceru z psem, że coś nie tak jest, bo ktoś miał dzwonić w sprawie odtwarzacza CD. No i okazuje się, że też mi się tak zablokował, że nie mogę go do wieczora odblokować. A klient się obraził. Zmierzyliśmy ten kondensator, to jest C703 i jest on kondensatorem, który filtruje nam napięcie na odniesienia tutaj, jak widzicie, tu jest punkt pracy zrobiony. Odsprzęganie czy filtrowanie? Filtrowanie napięcia tego tutaj jest. No i potem tutaj mamy też jeszcze jakieś dzielniki, więc mogę go zostawić w takim kondycji jak jest. Ale spodziewam się, że inne kondensatory też będą miały zawyżone pojemności. A tutaj za to mamy sytuację odwrotną. 100 mikro na 35 V, a ma 90. To co prawda w tym zakresie ESR i pojemność jest w tolerancji. Pamiętajcie, że to jest tanie 10-watowe urządzenie. Więc 25% dopuszczam. Jak to tutaj wygląda? Kondensator jest ładny. Nie widać, żeby coś wylewało. No, kto to wymyślił? Naprawdę, żeby zaginać te końcówki, że ja tutaj męczę się z tym, żeby to wylutować.
Mało, że końcówki zagięte, to jeszcze przyklejone. Widać. 2417 mikro, więc jest w zakresie tolerancji. ESR świetny. To jest kondensator tutaj na wyjściu. Muszę klej usunąć. Klej wlazł nawet pod uszczelkę tutaj. Tak zastanawiam się, czy tego nie wymienić jednak, tego kondensatora. Z drugiej strony chciałbym zostawić oryginalny. No nie wiem. Spróbuję to jeszcze wyczyścić jakoś, może mi się uda. Tak więc postanowiłem niektóre kondensatory wymienić. Te, które się bardzo mocno różnią, to jest 100 mikro na wejścia 5 V. 148 mikro to jest za dużo przekroczone. To jest 1 mikro na 50 V. Tego mi się udało łatwiej wlutować, ale ma 2600 pojemności. Mimo to jest w normie. A więc ok, wraca na swoje miejsce, ale wlutowałem, tak, bo ktoś pyta czasami, czemu się męczę z kondensatorami, wylotowywuję je. Bo klej trzeba usunąć. I dlatego to wylotowywuję. No i następne gniazdo kleju. Zwłaszcza tutaj w centrum kadru. Tam była żaróweczka. No, polane rezystory dookoła, więc... Zwarcie kiedyś tam gwarantowane. No tutaj już raczej klej nie będzie sprawiał problemów. Wszystko jest wyczyszczone. Możemy przystąpić do montażu elementu. W przedwzmacniaczu pobadałem więcej kondensatorów niż wam pokazałem. Bo tam wahałem się. Ale takich rozrzutu pojemności nie miałem. To jest 10 mikro, 100 mikro na 10 V. No i 46% więcej, no to wiadomo, to jest kondensator, który jest w tym miejscu, no i jest ważny, więc trzeba go wymienić. Bardzo dużo na tych płytkach kalafonii jest niestety. Zasilacz sprawdzę sobie już kiedy indziej i przez wzmacniacz gramofonowy, no i tuner zostawię na koniec, łącznie z tym agregatem do wyczyszczenia. Także wzmacniacz... Oprócz tych dwóch kondensatorów ma pozostałe nowe, bo się okazało, że większość z nich a to w jednym kanale, albo to w drugim kanale była do wymiany. Natomiast tu zadziwiająco było dobrze. Zresztą może dlatego widzicie, tutaj są inne kolory tych kondensatorów. Ten jest dobry, te dwa tu były dobre, więc zostawiłem je. Co może być nielogiczne. Skoro wyrzuciłem takie pudełko kondensatorów. Dobrze, widzicie, muszę je poprostować jeszcze na to zajęcie na później. Najwięcej problemów było z wyczyszczeniem tutaj tego kleju, bo i rezystory trzeba było wylutować, te żarówki. Zobaczcie, jak upakowane są gęsto te rezystory emiterowe. Zresztą tu grozi jakimś zwarciem. Co mogę do tej pory powiedzieć, bo już trochę rzeczy rozebrałem tutaj. Widzicie, jakiś jeszcze radiator na tranzystorze. Wiecie, prawda jest taka, że urządzenie jest trochę nierównie zmontowane, bo są rzeczy, o które zadbano, jak ekranowanie przez wzmacniacza gramofonowego. Są rzeczy, które naprawdę dobrze są zmontowane, a są rzeczy, które są zmontowane niedbale, jak na przykład tutaj wchodzące na siebie rezystory emiterowe. To oczywiście mogło być większe, bo tu więcej miejsca jest w tym wzmacniaczu w środku. To nie jest tak, że tutaj akurat wchodziły na siebie elementy, tak jak widzieliście podczas składania. Tam trochę miejsca było. Także nierówno jest złożony. Pasta pod tranzystorami jest ok, więc nie będę tego nawet odkręcał. Tutaj kawałek na szybokręt wziąłem, jest elegancka. Pozostanie mi jeszcze... Chyba największym koszmarem będzie to. Poprostować te kondensatory tutaj, żeby ich nie połamać. Te ceramiczne kondensatory naprawdę łatwo lubią się łamać. Tu już widzę też coś przyklejone. To jest C808 w centrum kadru. Wylutowany jest stąd. Tak wygląda. 100 mikro na 50 V. Tak, rozumiem tą tendencję do klejenia tych kondensatorów, ale niestety ma to swoje skutki brzemienne. 1.3 ESR jest to zasilacz, w związku z czym należałoby wymienić taki kondensator. Zwłaszcza, że cały poklejony jest, ja tego nie doczyszczę.
No zobaczymy. Taiwan, TEC. Myślę, że wszystkie te kondensatory będą się zachowywać tam w taki sposób. Poza tym no, mamy do czyszczenia płytkę, jeżeli chodzi o klej, więc trzeba wszystkie wylutować. Kolejny to 806 220 mikro na napięcie 16 V. No ESR jest na granicy, ale zobaczmy. O tyle zawyżyła się jego pojemność, 32%. To nie jest mało, więc zobaczmy, tu mamy następny 100 mikro na 50 V. Ciężko się te kondensatory mocuje w tym moim już zepsutym tutaj uchwycie. No ale tak myślę, że ten też poleci. 100 mikro na 50 V SR nie powinien przekraczać 33. No ten jest jeszcze ok. Ten jest jeszcze ok. I co dziwne, on był tutaj obok tego radiatorka. Więc ten jeszcze mógłby zostać. To tam przemyślimy, ale no zobaczcie to. Teraz kwestia, czy zostawić kondensator i zachować oryginalność tego urządzenia, czy po prostu je powymieniać, żeby urządzenie było sprawne. Moim zdaniem wymienić, żeby było sprawne. Co tam z oryginalnością podzespołów? Kondensator to kondensator. Składa się z okładzin, elektrolitu i wyprowadzeń oraz obudowy. Ma działać, a nie, nie wiem, być ozdobą. Jeżeli ma być ozdobą, to całe urządzenie trzeba by postawić na półkę i nie używać. Tutaj mam 330 mikrofaradów i ten jest akurat w porządku. To jest na napięcie 35 V. Tutaj mam kolejne 330 mikrofaradów. Jak widzicie, wydaje się w porządku. 380, czy to nie będzie zbyt wiele? 16%, ok. Tutaj mam natomiast 470, no i tego raczej nie powinienem zostawić. To jest kondensator 810. I kondensator 810 jest tutaj. Widzicie go w centrum kadru i to jest od 10 V napięcia. No, ESR jest jeszcze tam spokojnie, można by było go przyjąć, no jak na zasilacz. I to jest 10 V, ten nie? 16 V. No to jest na granicy, można by powiedzieć, więc ten też idzie w odstawkę ze względu na pojemność. Oznacza to, że coś się dzieje. Te kondensatory do wywalenia, te mogą zostać. No i najbardziej ciekawa rzecz, 3300 mikrofaradów na 50 V. Ma 3955 mikrofaradów. No i tutaj z tym ESR-em jest trochę dużo. Ale nie wiem, jakiej kondycji był ten kondensator, jeżeli wychodził ze sklepu. Zobaczę, czy mam taki 3300 na 50 i ewentualnie go wymienię, ale bardziej bym wolał go zostawić. To jest tylko 19% więcej. No z tym ESR-em, to jest drugi pomiar, z tym ESR-em można by było się pogodzić jeszcze. To jest kondensator główny z zasilacza 803. I 803 kondensator, gdzie on jest? Tutaj widzę C803 i on filtruje na napięcie 44 V, które idzie tutaj na zasilacz. Ale mamy tylko 10 W mocy wyjściowej, więc takiego uderzenia basem nie mamy. Poza tym, widzicie, tutaj jest kondensator, więc niskie częstotliwości, przenoszenie zakres niskiej częstotliwości jest na pewno ograniczony. Więc dedukując, można ten kondensator oryginalny zostawić. Poza tym, no te są wyjątkowo złe, więc te wymienimy. Na te w porządku, te zostawię. Teraz mamy sierpień, więc u kolegi na kanale z Harfi Surgery pokazał się film z korektorem graficznym Technicsa, Equalizer Technicsa, i tam kolega mówił o tym, że kondensatory większe gabarytowo mają lepsze parametry i tu macie porównanie. Ten ma większą pojemność, a ten mniejszą. Jestem skłonny zostawić tego tutaj starego kondensatora, ponieważ parametry są takie na oko przymruż ok. Nie wykazuje żadnego uszkodzenia, poza tym tylko trzeba go wyczyścić z tego kleju. No i myślę, że tak samo jak kolega z kanału Rubens mówił o kondensatorach, obaj się zgadzają ze stanowiskiem pana Jacka Kawy,
No ja nie do końca wszystkich jego poglądy tam jestem w stanie się zgodzić z nim, ale akurat przy kondensatorach mogę mu przyznać rację. Także, jeżeli chodzi o tego Nichicona, z powrotem wraca sobie do pudełka, a do zasilacza wraca ten kondensator. Jeszcze raz przypominam, nie grzejcie kondensatorów tak jak na przykład PCB się grzeje. No takim urządzeniem, czyli hot airem. Użyjcie sobie jakieś takie środki po to, żeby... To jest na razie jakiś... Co to są za środki? Izoalkany i jakieś tam inne podobne rzeczy. Chodzi o to, że to jest tłusty, a tłuszcz bardzo dobrze usuwa kleje. Teraz RIA, tu nawet mamy tantale, także też będzie trzeba je sprawdzić. Nie jestem raczej zaskoczony. 1 mikro na 50 V. Pierwszy kondensator, za który się chwyciłem. Nawet nie wiem, od czego on tam jest. Wiecie, dlaczego ten kondensator może mieć takie parametry? Tam napięcie zasilające jest 35 V. Tutaj mamy kondensator na 50 V, ten filtrujący. No i on się po prostu przeformował z upływem tych 45 lat. Jak w tym urządzeniu jest zabudowany. No i to czeka wszystkie kondensatory, które na przykład pracują na 70-60% napięcia znamionowego. Dlatego ważny jest dobór napięcia znamionowego do napięcia, na którym ono pracuje. No i tu mamy taki ewidentny przykład przeformowania się kondensatora. Teraz mam kondensator z pętli korekcyjnej C405 i C406 i te kondensatory mają 100 mikro na 10 V. I niestety jest to ważny kondensator, w związku z czym podlega wymianie. Kondensatory sprawdzone, te, które trzeba było wymienić, wymieniłem. Pozostałe są ok. To ok. Tuner. Dobra, sprawdzenie kondensatorów w tunerze to po prostu rutyna, więc nie będę Was już zanudzał. Potem Wam pokażę zbiorczą fotografię kondensatorów wymienionych. Także do dzieła. Naprawdę nie wiem, co sądzić o tym wykonaniu. Tutaj kondensator poza ekranem był. Ekran przytrzasnął mu nóżki po prostu. Także no nie wiem, co sądzić. A myślę, że po prostu różne osoby o różnym doświadczeniu montowały ten układ. Inaczej jest montowane to. Wszystkie nóżki są pozaginane. Inaczej jest montowany zasilacz. Inaczej jest montowany tuner. Więc myślę, że to były różne poszczególne działy. Powiedzmy tam 5 kobiet montowały każda osobno jeden podzespół i potem ktoś to składał na kabelkologię robił po prostu. Ja myślę, że ten radioodbiornik tak szumi z powodu kondensatorów. To jest 10 mikro na 16 V. Trzeba glutować agregat na swoje miejsce. To zawsze rodzi jakieś problemy. A to z temperaturą. Ten element tam jest dosyć masywny. Więc używam hot aira, żeby lekko to podgrzać. Zwłaszcza tę końcówkę tam. A potem dopiero, jak mi już pływa cyna, o. Jeszcze nie pływa. O, już pływa. To sobie lutownicą zaleję pole lutownicze. Pięknie. Ja wiem, że czasami, no, tu można by poprawić to, ale wiecie, nie chcę odparzyć druku, więc spieszę się trochę, w związku z czym lutuję szybko i po prostu tylko zapełniam te pola lutownicze. Wiecie, no nie chcę uszkodzić elementów, które są z drugiej strony, to i tak jest dosyć ciepłe w tej chwili, nie? Kompletnie zapomniałem o tym przełączniku, no ale jak zobaczyłem tylną ściankę, no to już wiedziałem, że muszę też go wyczyścić. To są kondensatory z tunera, każdy z nich miał zawyżoną pojemność od mniej więcej 1,6 do 2,5 raza. Chassis jest zabezpieczony antykorozyjną od tamtej strony, czyli od dolnej. Tutaj tylko takie wypryski pozabezpieczałem. No i tak po złożeniu wstępne odpalenie. Działa, co cieszy. Czemu tutaj tuning nie chce chodzić, to nie wiem. W czasie jest stanie, przynosi pokarm Gila,
z kondensatorem to związane, może gdzieś się od... Może z kondensatorem jest to związane. I jeszcze jedno trzeba zauważyć w czasie strojenia. Nie ma tego czeszczenia. W sytuacji liczebności i ona mieściła się w granicach między 400, powiedzmy, a 600 osobników. Tylko troszeczkę jedną cewkę ruszyłem, jeżeli chodzi o strojenie, dla niepylaka, żeby ustawić symetrię krzywej S. Jeśli chodzi o liczebność tego. Gleina zeszła mi z kawałkiem sklejki z tego boku. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to woskowany kawałek forniru, a tak naprawdę to jest folia winylowa. Skąd wiem? Zobaczcie tutaj. Tak odłazi folia winylowa. Chciałem sobie to zachować na przykład na jakąś lampę czy coś i okleić czymś takim, a się oszukałem. Dlaczego farba z tego zeszła? No bo to jest aluminium. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie usunąć tej farby i zostawić to w czystym kolorze aluminium. Tak schodzi winylowa folia. Tu oczywiście widzę, że mam jeszcze do reparacji poklejenie skrzynki. Najgorzej z tymi krawędziami. Nie idzie ich w ogóle odkleić. Nie wiem, z czego jest ta sklejka. Na pewno nie jest z sosny. Jest tak miękka i krucha, że no jestem w szoku, że coś takiego można sklecić. Już tu się klei, bo się po prostu w dłoniach rozleciało. Też klej jakiś gumowy. Dobrze, to tam jakiś challenge poboczny jest, żeby to poskleić. Na pewno będzie trzeba to przelakierować, chociaż zgruntować, żeby to się jakoś związało. Ta folia była. Zmieniłem ją na coś takiego. W porównaniu z front panelem i tym srebrnym już wentylatorem wygląda to dobrze. Był jeszcze koncept taki, żeby zrobić to z brązem, ale ten brąz trochę nie licuje z tym srebrem, które tutaj jest. Moja ręka w porównaniu do tego koloru. Weźmy sobie typowe kolory. To blade światło tutaj jest, nie? I był jeszcze jeden koncept. O, zmiotło się. Fornir naturalny, ale niestety ten fornir naturalny jakoś tak naprawdę mi nie licuje z tym. W ogóle nie współgra z tym srebrem na froncie. Z tym srebrem tutaj. To miało być jeszcze czarne. Też mi nie pasowało. Więc porzuciłem tę jabłoń, stwierdziłem, że ten modyfikowany jest naprawdę fajny, Nero się nazywa i bardzo ładnie współgra z tymi elementami. Pozostało mi to polakierować. Jeszcze jak dojdą te piękne gałeczki, to będzie naprawdę fajnie wyglądać. Tutaj trzeba oczywiście to zrównać, bo to jest tak na surowo jeszcze. Także myślę, że wybór tego tej modyfikowanej okleiny jest naprawdę dobry. Wykleiłem jeszcze te boczki tutaj po to, żeby no było elegancko. Jedynej rzeczy, co nie będę robił, to nie będę oklejał tych krawędzi, tylko je po prostu pomaluję. Już nie mam ochoty tego oklejać. I tak samo tutaj też czego nie będę oklejał, to pociągnę farbą. Pomalowana pierwszy raz gruntem i drugi i pierwszy raz lakierem. Obudowa sobie schnie, czyli dwie warstwy, mamy podkład i pierwsza warstwa lakieru. Jak tylko lakier mi wyschnie, przeszlifuję go, jeszcze raz przemaluję. No wiecie, to są takie warstwy, żeby uzyskać dosyć wysoki połysk. No, urządzenie działa. Jakieś country. Tutaj, gdzie widać jeszcze te nieścisłości, znaczy te nierówności, ale to jest jeszcze nieprzymocowane. Zachowałem sobie koble, także jest ok.
rozejrzała się po pomieszczeniu, po czym spojrzała na teraz włączyłem. Brakowało stereo, ale jest stereo. Herbatki, jak to perfekcyjna gospodyni w eleganckiej sukni. No, wskaźnik też ładnie to pracuje. Mierzące i usiadłam na Wskaźnik też pracuje bardzo ładnie. Wejście gramofonowe też testowałem, także spoko. Mieć kilka wycen przed ustnej ceny. Wszystko działa. Podniosłam patrz dla niej. Nic nie czeszczy. Raz wydawało się nie wiedzieć, co począć. Więc jest super. Sylwii odstawiła filiżankę, wstała i podeszła do kominka, żeby popatrzeć. Także myślę, że teraz zakończę ten film. Ja sobie jeszcze porobię takie wyprawki tutaj, ale efekt końcowy z połyskiem będzie. Lakier jeszcze miękki jest i zostają moje odciski, ale wiecie, to będzie szlifowane. Także tak będzie się prezentował. Także trzymajcie się. Na razie. Takie zupełnie zakończenie filmu z muzyką w tle i schematem na przednim planie. Grają te głośniczki. Odtwarzania takiej muzyki w sam raz wzmacniaczek, tylko że ma małą moc 10 W i to daje się czuć, że szybko kompresuje muzykę. Miałem przed chwilą telefon od kolegi w sprawie bezpiecznika Syngeristic Research Orange Fuse, żeby poradzić mu, czy może kupić taki bezpiecznik, czy to jest bezpiecznik sieciowy do sprzętu, to jest ten typowy taki tam w szklanej oprawie. I tutaj widzę, czy bezpiecznik ma kierunek. Tak, bezpiecznik jest kierunkowy. Prąd powinien przepływać w jednym kierunku, czy tam left to right when you view the fuse, czyli od lewej do prawej, kiedy patrzysz na bezpiecznik. Dobrze. Prąd przemienny płynie w dwóch kierunkach. Czyli cała teoria panów, którzy zrobili ten bezpiecznik, jest pozbawiona sensu.